Można było zobaczyć naprawdę wiele, to jest było blisko 50. Między innymi kluby z zakresu piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, między innymi Instytut Kultury Fizycznej, Akademia na Długosza w Częstochowie. Ponadto mieliśmy również szkoły tenisa ziemnego, tenisa stołowego, klub Nordic Walking, klub wysokogórski, aeroklub częstochowski, no i wiele, wiele innych. Pod względem ilości ludzi był to naprawdę przełom w porównaniu do ubiegłego roku. Było to bardziej skondensowane, intensywniejsze i myślę, że się rozwijają w dobrym kierunku. Pomysł świetny. Właściwie wystawiają się wszystkie kluby sportowe, ale też jakby oferty powiązane ze sportem, czyli fizjoterapia, psychologowie sportu, dietetycy, czyli nie tylko stricte sport. I to jest, uważam, że idea jest świetna. Odbyły się turnieje siatkówki dla kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, turniej koszykówki w kategorii open, turniej w piłkarzyki, papier, nożyce, kamień, turniej tenisa stołowego oraz dla takiej młodszej młodzieży turniej piłki nożnej dla roczników 2004 i 2006. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.